Wielu ludzi twierdzi, przyjaciele, że prawdziwa miłość to ona się nigdy niczego nie spodziewa. I nieraz tak ludzie mówią, wiesz, jak kochasz, to się nie spodziewasz. Ale w ogóle napisane jest, że miłość wszystkiego się spodziewa. To jest najlepsze. To już nawet od strony literalnej tak nie działa. Ona się wszystkiego spodziewa. A w księdze Jeremiasza jest napisane tak. Bóg mówi: i myślałem, że będziecie na mnie wołać, mój Ojcze. On się spodziewał. On się spodziewał tego, że oni będą do Niego wołać Ojcze. On, czyli miłość, spodziewała się, że będzie doceniona, że będzie uznana za ważną. Miłość spodziewa się, przyjaciele. Miłość czeka i spodziewa się, że zobaczy zwrot, jak każdy mądry biznesmen spodziewa się, że będzie miał dużo pieniędzy. W innym wypadku, po co miałby robić to, co robi? Miłość spodziewa się. I wiecie, Bóg, który jest miłością, też spodziewa się. Czy jak to się ma do tego, że niczego nie potrzebuje i nikt mu jest do niczego niepotrzebny? No tak, bo to nie mieści się w kategoriach potrzeby. Można żyć bez tego, że jesteś dla kogoś ważny. Można tak żyć. A rozumiesz? Tak można żyć. Tak samo jak można żyć w samotności. Ale miłość to jest coś, co wypełnia w ogóle wszystko. To jest coś, co wypełnia rzeczywistość. Możesz sobie to tak wyobrazić, że prawda tworzy całą wielką granicę wszechkosmosu, a miłość wypełnia to swoją treścią. Wypełnia to. I miłość się spodziewa. Jeżeli kochasz, to się spodziewasz. Jeżeli ja uwalniam wobec kogoś miłość, to wiecie, czego się spodziewam? Że on odpowie na tą miłość. I Bóg się spodziewa, że ty odpowiesz na miłość. Że ty odpowiesz na miłość. On tego się spodziewa. To nie jest kwestia, że przyjdziesz do Niego i pokażesz Mu swoją wdzięczność przez to, że będziesz chciał coś zrobić dla Niego. Nie, nie w tej sprawie. Nie, to nie tak działa. A skoro ta miłość wszystko wypełnia, to Bóg się spodziewa, że zaczniesz tego doświadczać, że zaczniesz sam ją przeżywać i zaczniesz uwalniać ją wokół siebie na maksa. On się tego spodziewa. Rozumiecie? On się tego spodziewa. Czy można zawieść Boga? Wiecie, na poziomie miłości można. Nasza córka wczoraj mówi do mnie: ja to bym tak chciała, żeby w naszym domu było wszystko, żeby wszyscy byli na równych prawach, jeśli chodzi o sprawy domowe. Ja mówię, to jest możliwe, tylko ten porządek, zwany porządkiem sprawiedliwości, pociąga za sobą pewną konsekwencję. Wszyscy muszą tyle samo wkładać. Jeśli wszyscy mamy mieć takie same odpowiedzialności i prawa,
to wszyscy tyle samo musimy w to wkładać. To jest porządek sprawiedliwości. I to jest trudne. Wiecie dlaczego? Bo wystarczy, że dziecko delikatnie tylko spojrzy w rzeczywistość i zobaczy, że ono wkłada może 10%, a wyjmuje 90%. I to w ogóle nie jest sprawiedliwe. To żaden porządek sprawiedliwości. Rozumiecie? Dlatego na świecie funkcjonuje w relacjach międzyludzkich porządek miłości. I między Bogiem a człowiekiem też funkcjonuje porządek miłości. Sprawiedliwość jest tylko po to, żeby uratować ludzką dupę przed piekłem. I po nic więcej. Reszta jest porządkiem miłości. I Bóg się spodziewa, że będziesz chciał przeżywać miłość i uwalniać miłość. Ale Bóg spodziewa się, że będziesz robił to na prawdziwym poziomie. Mam prośbę do was, jak się będziecie modlili, powiedz: Boże, ja chcę tego doświadczyć, bo ja może tego mało doświadczam. Bo ja może jestem w tym wszystkim początkujący. Ale gwarantuję ci, że jak zasmakujesz, jak to działa, to będziesz patrzył wokół i będziesz pragnął odpowiedzieć na to. Będziesz patrzył na ludzi i będziesz chciał im odpowiedzieć. Będzie coś takiego w tobie się działo, że chcesz im odpowiedzieć jakąś miłością. Będzie to dla ciebie ciężkie. To będzie ciężar, bo ona jest ciężka. Ona powoduje, że nie możesz się ruszyć z miejsca, jeśli nie odpowiesz na to. Chciej przeżywać miłość i odpowiadać na miłość. On się tego spodziewa. Spodziewa się, że to zauważysz. Powiedz: ja to chcę zauważać. Chcę to zauważać w innych ludziach. Chcę to zauważać w rzeczywistości, która mnie otacza. Boże, pomóż mi w tym. Chcę doświadczać miłości. Chcę również oczekiwać, że miłość będzie przychodziła do mojego życia. Chcę się jej też spodziewać, Boże. Chcę czekać na nią. Chcę tego, Panie Boże. Pomóż mi w tym, Duchu Święty. Emokoto loro lama na se. Genola patera lare leha kadesare la. Epetere lehe ketenere la pedeno koto rolo rolo ma. Aleluja. Ekoto korola habada sali henima. Jezus. Dzisiaj Twa miłość wprost przenika mnie do stóp. Tak Cię pragnę, Jezus. Ty mieszkasz we mnie i rozpalasz ogień mój. Tak Cię pragnę, Jezus. Religia krzyczy: odpuść sobie, cofnij się. Tak Cię pragnę, Jezus. Ty jesteś ze mną, więc jej głos nie liczy się. Tak Cię pragnę, Jezus. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat. Po co rozważać religijny chłam? Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, teraz, teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Gdy inni mówią, że mam na to jeszcze czas, ja się śmieję. Alleluja. Oh yeah. Bo mam to gdzieś od kiedy jesteś tylko mój, tylko dla mnie. Alleluja. Jezus. Wszystko nieważne. Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Wybaczcie nam. Powie. Daj nam jeszcze raz drugą zwrotkę.
mam na to jeszcze czas. Ja się śmieję, oje, bo mam to gdzieś od kiedy jesteś tylko mój, tylko dla mnie, oje. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny chłam. Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, 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 teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Budźcie się! Wyryszczamy cię! Wyryszczamy twoją prawdę w nas! Dzisiaj twa miłość wprost przenika mnie do stóp. Tak cię prawdy, Jezus! Ty mieszkasz we mnie i rozpalasz swój mój. Tak cię pragnę, Jezus. Religia krzyczy, odpuść sobie co w się. Tak cię pragnę, Jezus. Ty jesteś ze mną, więc jej głos nie liczy się. Tak cię pragnę, Jezus. I rozumiem. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny chłam. Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, 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 teraz już wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, co jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Gdy inni mówią, że mam na to jeszcze czas, ja się śmieję, oje, bo mam to gdzieś od kiedy jesteś tylko mój, tylko dla mnie, Jezus. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny chłam. Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz! Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem, o, teraz już wiem. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Ja tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę, Jezus. Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę, Jezus. Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę. Teraz już wiem, teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie.
teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem co to miłość, teraz już wiem co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Dzisiaj twa miłość wprost przenika mnie do stóp. Tak cię pragnę, Jezus. Ty mieszkasz we mnie i rozpalasz ogień mój. Tak cię pragnę, Jezus. Religia krzyczy, odpuść sobie, cofnij się. Tak cię pragnę, Jezus. Ty jesteś ze mną, więc jej głos nie liczy się. Tak cię pragnę, Jezus. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny chłam. Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, teraz, teraz. Teraz już wiem co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Gdy inni mówią, że mam na to jeszcze czas, ja się śmieję, boję. Bo mam to gdzieś, od kiedy jesteś tylko mój, tylko dla mnie, Jezus. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny kłam. Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, teraz, teraz. Teraz już wiem co to miłość. Teraz już wiem, co zdarzy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Miłość, teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę. Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, Jezu! Tylko ciebie pragnę. Ciebie pragnę, tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę.
Oh,
teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, spójrz w serce. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Halleluja. Mama masaka, ramasa, to lurubasa. Jak chcesz być wielkim wojownikiem królestwa, to musisz czuć się kochany. Jak się nie czujesz kochany, nie będziesz wojownikiem królestwa. Nic nie zwojujesz w Królestwie Bożym. Musisz czuć się kochany. Czuć się kochany. Halleluja. Rozumiesz, co ja powiedziałem? Niech do przodu wyjdą wszyscy, którzy nie czują się kochani. A ci, którzy się czują kochani, niech stają z tyłu. Wszyscy, którzy się nie czują kochani, z przodu. Bóg wie, jak jest z tobą. Twoja teologia bez przeżywalności do niczego się nie nadaje. I z przodu wielbijcie Boga. Halleluja! Wszyscy, którzy nie czują się kochani, z przodu i uwielbiajcie Boga. Halleluja! Szakata ja rala rala bakata rerere padre. Halleluja! Już wiedziałam dokładnie, jak jest na ulicy Bytku. Jesteście obiektem pożądania Boga. Ty zbliżyłeś się do mnie jak lew. A kolory Ty prajesz. Wiedziałam o cóż. Powiedz Boże, Ty mnie pożądasz. Skąd to wszystko ma tam, gdzie jest. Powiedz do Niego to! Pan mam na twarz. Wydusz siebie! Stary człowiek na zawsze już zawsze. Halleluja! Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie dziś ma sens. Płynie w nas co płynie w tobie? Jezusa krew. Słychać boski zew. Boski zew! Płynie w nas. Halleluja! Jednak tu muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć. Jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z Tobą to raj. Życie z Tobą to rozkosz, to cud. Nawet o co byś wie, wciąż wypełnia mnie Twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam Twoją twarz. Niepokojąco szczery powtarzam już czas. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Koko! Chwila prawdy i łez. Nic nie działam. A ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko o krok. Tylko o krok. Miasto płonie od krzyków, od klątw. Mówię do nich, że Bóg już naprawił mi śmiertelny błąd. Przeklinam diabła sceny. Niczym koszary sen. Niszczę śmierci bariery. Przez Ewangelii sens. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Musisz poczuć pożądanie Boga. Płynie w nas głęboko Jezusa krew. Słychać boski zew. A kolejne fajne dziedziny. Jak rozpoznać to, czy jesteśmy pobudzani tylko i wyłącznie emocjonalnie? To, że każdej niedzieli potrzebujemy mówić pewne rzeczy, żeby się rozbudzić. Kiedy w człowieku jest ugruntowana prawda. Ja kiedyś usłyszałam jedną rzecz na temat uwielbienia. Zawsze uwielbiaj Boga jak króla. Jak króla. Jak króla. Tu nie chodzi o to, żeby ładnie wypaść. Mówimy to cały czas.
Tu chodzi o to, co śpiewamy? Niszczymy śmierci bariery. Niszcz śmierci bariery. Może jesteś zainfekowany plotką, może jesteś zainfekowany tym, jak źle jest w kościele. Złam śmierci barierę! Złam śmierci barierę! Złam śmierci barierę! Bóg tego za ciebie nie zrobi. Jakże można stać? Jakże można stać? Mając w sobie ogień Boży! Szokotorororoba! Erabasakata! Skacz! 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 Złam śmierci barierę! Nazwałeś się, że jesteś żywy! Nazwałeś się, że jesteś żywy! Za tym jest odpowiedzialność! Szakarabababa! Dalej! Muzyka jest w tobie! Chwila prawdy i łez. Już wiedziałam dokładnie jak jest. Na ulicy był tłum. Ty zbliżyłeś się do mnie jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma tam, gdzie swój kres. Potem padłam na twarz. Stary człowiek na zawsze już w nas. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie dziś ma sens. Płynie w nas Jezusa krew. Jezus! Słychać boski zew. Uwielbiam Jezusa! Płynie w nas Jezusa krew. Muzyka gra, nauczyłeś mnie żyć. Jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj, życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet po tym śpię, wciąż wypełnia mnie twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery powtarzasz. Płynie w nas Jezus za krew. Śmiechać boski zew. Płynie w nas Jezus za krew. Słychać boski zew. Halleluja! Chwila prawdy i łez. Szakotorolera. Już wiedziałam dokładnie jak jest. Na ulicy ten tłum. A ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko krok. Miasto płonie od krzyków, od klątw. Mówię do nich, że Bóg już naprawił mi śmiertelny błąd. Przeklinam diabła sfery. Przeklinam! Niczym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery. Przez Ewangelii sens. Płynie w nas Jezusa krew. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie dziś ma sen. Przez słowa Ewangelii nie w nas Jezus zakrył. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezus zakrył. Jednak w duchu mi muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć.
jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj, życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą nie śpię, wciąż upewnia mnie twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery, powtarzasz mi już czas. Płynie w nas, jest mi zakryt. Słychać boski zew. Alleluja! Płynie w nas, jest mi zakryt. Słychać boski zew. Chwila prawdy i łez. Chwila prawdy i łez. Już wiedziałam dokładnie, jak jest na ulicy ten tłum. A ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko krok. Miasto płonie od krzyków, od krót. Mówię do nich, że Bóg. Przeklinam diabła sfery i czy koszmarny sen. I się śmierci bariery przesiewam gelic. Płynie w nas Jezus. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Jezusa krew. Jezusa krew. Jezusa krew. Podnieś głos. Podnieś głos. Szofary. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. To musi z głębi pójść. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Z głębi, z głębi. Płynie w nas Jezusa krew. Już wiedziałam dokładnie, jak jest. Dokładnie. Na ulicy był tłum. Ty zbliżyłeś się do mnie jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem padłam na twarz. Stary człowiek na zawsze już teraz. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii życie dziś ma sens. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Życie z tobą to raj, życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą gdy śpiew, wciąż wypełnia mnie twój święty. Halleluja. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery, powtarzasz mi już raz. Płynie w nas Jezus. Śmierci bariery przez Ewangelię.
w nas jest Jezusa krew. Słychać boski zew. To w tobie słychać. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Czy słyszysz? Módl się. Una masaka le rene messata le rene. Uwolnij ducha. W imieniu Jezusa odpychamy wszelką formę śmierci. Odpychamy wszelką formę śmierci. Odpychamy zgniliznę, odpychamy stres, odpychamy zmęczenie, sfrustrowanie, zażenowanie. Kura la basseke re la rabassi tu lo robassa. Ura rabassa katara la rabassi che era namassa. Ure besseke le re bessato lo robosse. O mechete la ramassa te le ranamassa che le re besse. O shakatara la rabassa tu lo robo. Ure besseke le re bessato lo robo. Ure besseke le re bassa. My w imieniu Jezusa przebijamy się do tego co cenne, do tego co ukryte. O rebeszaka la rama. Rabasato loro basse, ora mamma massacro loro robasse che le rede besse, ora la rabassacro loro basse te le rede besse. Majestatu imię silne i potężne. Pełne majestatu imię silne i potężne. Jezus królem jest, to imię jest.
majestatu imię. Silne i potężne. Twoje imię wielkie jest, dużo wierzy Boga wiesz, bo zbawienie jest. Nie bój się, nie bój się. Twoje imię to będzie twój przełom. To będzie twój przełom. Nie bój się. Nie bój się. Zbawienie jest. Twoje imię. Twoje imię wielkie jest. Duszo wierzy w Boga wiesz. Bo zbawienie jest. Bo imię Jezus. Boże. Nie bój się. Zaśpiewaj pieśń. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. Bo będzie zginąć cień Dziękuję. Widzę to. Zrób Menera la habasi, lemana mara la repara. Nie poddawaj się temu.
Como rolo to fojo rolera la paranaj. Bóg ci dał inne języki. Módl się. To nie jest troska, to nie naszyjnik, to potężne narzędzie Mesjasza. Dylo kłoto jo rolo rala na para la hakaridas. Ela rali mari la rire re tere re sire ne mere la ochora la jasi. Halleluja! Szemina padre leha nisa nina sajlas. Miłość nie zazdrości. Miłość nie szuka swego. Miłość nie myśli nic złego. Hapataya rala rala fakatene nesines. Miłość do końca wierzy. Szefele lere lehe ken noro loro name nene sine nema. Ela ela habase. Halleluja. Halleluja. Oh! Shela para la 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 ramana na padre la. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Ten świat oczekuje objawienia Synu Boży. Synu Boży. To imię Jezus, oddaję Mu cześć. Syn Boży. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. To imię Jezus, oddaję Mu cześć. Zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest. Holy pray, de la fuente de la sede de Celes. E cura la rila di sero, le vene de brido, le de calibraro. Powiedzieć. Przypomnij mi swoje imię. Ania, jakie jest twoje pragnienie? Co mi ostatnio mówiłeś? Co chcesz robić? Halleluja! Tańczyć chcesz. Kim on jest dla ciebie? Twoim partnerem. Musisz kochać Jezusa bardziej niż swojego partnera. Amen. Inaczej nigdy nie weźmiesz przełomu do swojego życia. Amen. Nigdy. To jest gwarantowane. Jeśli nie będziemy uczyć się robić takich rzeczy, nie ma takiej opcji, żebyśmy pobierali przełomy od Boga. Będziemy śpiewać, że Jego imię jest wielkie. Rozumiecie? Ale w realu nie będziemy brali żadnych przełomów. Coś wam chcę powiedzieć. Pojechaliśmy sobie ostatnio z Arturem na randkę. Byliśmy w pewnym hotelu i okazało się, że podczas naszej randki jest impreza integracyjna. Korporacja. Pewnej korporacji. Duży. Biznesmeni się bawili. Więc siedzimy, jemy sobie kolację, gra muzyka. Jakie jest we mnie pragnienie? Żeby być królową parkietu. Co robię? Krokiem tanecznym zostawiam mojego partnera, który mnie zaprosił na randkę i tanecznym krokiem podążam w kierunku pijanych biznesmenów. Kim jestem? Królową parkietu. Amen. Dlaczego? Bo ja jestem trzeźwa, oni są pijani. Na koniec co mogę powiedzieć? Wiecie o co chodzi, jak się zachowują pijani ludzie? Seksu chcą.
Ale ja nie uprawiam seksu z nikim poza moim mężem. I co możemy robić? Głosić Ewangelię. Co to powoduje? Kolejne wolne przestrzenie w moim życiu. Alleluja. Nie ma innej drogi do wolności. Nie ma. Jeśli zatańczysz na scenie dzisiaj, tak jak masz w swoim sercu, weźmiesz przełom. A ten przełom zaowocuje w zupełnie innych rzeczach. Wiesz, o co chodzi? Może ślub ze sobą w końcu weźmiecie. Alleluja. I przestaniecie żyć tak, jak żyjecie. Alleluja. I to, o co tak dużo się modlisz, nagle się wydarzy. Kościół przebudzeniowy jest dalej pełen religii, samosprawiedliwości i reżyserki, jak mają wyglądać rzeczy od Boga. Rozumiecie? A tu potrzeba tej dziecięcej wiary. Jezu, ufam Tobie, kocham, więc nie boję się, kocham, więc spodziewam się wszystkiego dobrego, kocham, więc nie obawiam się. Mateusz wie, o co chodzi. Dawaj. Alleluja. Tak naprawdę to my jako ludzie zapraszamy, zapraszamy do prawdy dwa razy. Bóg mówi raz. Bóg Alleluja. Mówi raz i patrzy, jak człowiek reaguje na prawdę. To my uginamy się często i zapraszamy po dwa, po trzy razy. Zatańcz tango. Tam masz faceta, który tańczy tango. Bardzo dawaj. Dobrze tańczy tango. Chodź, ten Mateusz. Człowiek Milong. Święty Milong. Nie myśl. Tańcz. Alleluja. To jest super partner. Zagraj im tango. Zagraj im jakieś tango. Jakieś tango. To ty go nie tango Milonga. Tańczcie, to chodzi o przełom. Alleluja. Jest! Jest! Mateusz daje! O, i tak piekło pęka! To tak piekło pęka! Halleluja! A wierzycie w to, że to Bóg stworzył tango? Halleluja! Halleluja! Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Halleluja! Holy Spirit. Ha
Alleluja. Słuchajcie, my wtedy na tej imprezie rozkręciliśmy cały ten hotel, a to parę dni temu. Możecie czasem na YouTubie zobaczyć, jak ja tam mówię, bo oni nas filmowali tam. Rozumiecie? Bo o co chodzi? Synowie Boży, na to czekają ludzie. Na synów Bożych. Ale wiecie, gdzie czekają? Tam, gdzie jest ich życie. Nigdzie nasze. W ich życiu czekają na synów Bożych. I nie może być w tobie grama dziwactw religijnych, bo Chrystus nie może być odczłowieczony. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie. Wywyższony Królu, jedyny Pan i Bóg. Silny, jedyny Pan i Bóg. Potężny, pełny. Jezus Królem jest, to imię Jezus, oddaję Mu cześć, zaśpiewaj pieśń. Jezus Królem jest, majestatu imię. Yeah.
człowiek żyje. Boga wie, swoboda i radość!
Kole prajne senes. Wierność Boga. Bóg jest wierny. Bez Boże, Ty jesteś wierny. Ty jesteś wierny. Duszo, nie drżyj, w Boga wierz, On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszo, nie drżyj, w Boga wierz, On zbawieniem jest. Twoje imię wielkie jest, duszą nie drży, w Boga wierz, On zbawieniem jest. Wielkie jest, duszą nie drży, w Boga wierz, On zbawieniem jest. Wiecie, coś wam powiem. Na początku, kiedy zaczynaliśmy działać w 2015 roku, skontaktował się ze mną pewien młody chłopak. Nie miał jeszcze wtedy 18 lat nawet. Oddał życie Jezusowi i przyjechał na spotkanie. Był chory. Ciało miał pokryte ropiejącymi ranami. Przyszedł z wiarą po modlitwę. Po modlitwie uznał, że jest zdrowy. Powiedział też, że jego marzeniem jest być milionerem. Człowiekiem, który będzie szerzył Królestwo Boże poprzez swoje pieniądze. Mamy cały czas ze sobą kontakt. Przyjeżdża do nas raz na jakiś czas, stoi tam teraz właśnie. Jego skóra jest zdrowa. I zarabia bardzo dużo pieniędzy już dzisiaj. Z czego przynosi do kościoła ile może. Ale nigdy od niego nie usłyszałem od tamtej pory, że jest chory. Kiedykolwiek z nim rozmawiałem, widziałem, jak się źle miało. Wiedziałem, co z niej, jak było, jak jest. Pastorze, wszystko dobrze. Jestem zdrowy. Wszystkiego mam pod dostatkiem. Ile nie zarabiał, tyle przynosił dziesięciny z tego. Jako młody dzieciak. Rozumiecie? Bóg jest wierny. Amen. Zawsze i do końca. Tylko potrzebuje współpracy. Współpracy. To jest ta miłość oczekująca właśnie. Czy będziesz ze mną współpracował? Uwielbiaj Go. Powiedz, zawsze będę z Tobą współpracował. Do końca dni. Będę wierzył w Twoje słowa. Nie będę podważał Twoich słów. Halleluja. Nie będę się zastanawiał, czy to, co czuję, ma jakikolwiek związek z faktami. Halleluja. Ty jesteś wierny.
pragniesz mnie. Tak się módl do Boga. Powiedz, że czujesz się bezpieczny. Bezpieczny. Mów to do Niego. Mów to, co On powiedział do Ciebie. Powtarzaj to. Tak się rozmawia z Bogiem. Z Bogiem się nie wymienia poglądów. Poglądy możesz wymienić z kolegą albo z koleżanką. A Boga się łapie za słowo. Amen. Trzymam Cię za słowo. Dźwięki z nieba. Pata sidelere mekendele kendesita paralahata. To pieśń uwielbienia, jak szum rzeł. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Słyszę dźwięki z nieba. Słyszę. Tak słyszę dźwięki z nieba. Słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew. Tak słyszę dźwięki z nieba. Słyszę. Tak słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. Święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. Słyszę dźwięki z nieba, tak słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Tak słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba, tak słyszę dźwięki z nieba, to pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu, uwielbienia świętych śpiew śpiewają. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty,
Macie Ducha Świętego. Otwórzcie swoje usta i śpiewajcie. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty! Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie, i aniołowie Jego wiedzy wypełniają miejsce to. Święty, on omokere wesele, i aniołowie, Jego wiedzy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiedzy
miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Magda.
święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie i aniołowie i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty.
pragnienie życia, pragnienie... Jacku, podgłoś mnie. Pragnienie determinuje też nasze życie. W jaki sposób, jak bardzo pragniesz przełomu, jak bardzo pragniesz coś osiągnąć. Wiecie, co mówi Słowo Boże? Kto pragnie, niech przyjdzie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Chodzi o to, żeby to nie było frazesem i nie było sloganem i nie było czymś, co jest tylko i wyłącznie religijnym słowem, które już nie jest ciężkie dla nas, nie osiada już w nas głęboko. Wczoraj do Płocka przyjechała pewna kobieta. Pokonała 90 kilometrów z maleńkim dzieckiem w jednym celu, żebyśmy ją ochrzcili. Ani razu przez telefon nie zadała mi pytania, w co się wytrze, czy mamy pomieszczenie, czy mamy koc, czy mamy ręczniki, czy może ktoś będzie, aby podtrzymać jej dzieciaczka. Przyjechała sama, ja tylko chciałam zobaczyć, na ile jest zdeterminowana. Powiedziałam do niej, nie mamy jeszcze sali, to co ci mogę dać, to mamy dla ciebie Wisłę. Ona mówi, biorę Wisłę. Ja mówię, a gdzie się przebierzesz? W samochodzie wszystko będę miała przygotowane. Człowiek, który pragnie, człowiek, który jest zdeterminowany, nie stawia żadnych warunków. Amen. Nie ma tak zwanych pytań dodatkowych. Amen. On jest na wszystko gotowy. Amen. Na wszystko jest gotowy. Mąż jej głosił Ewangelię i ona się nawróciła. I teraz mąż ściga ją i nie bardzo mu pasuje, że ona dalej idzie w kierunku prawdy. Zobaczcie, on przestał pragnąć, a ona pragnie dalej. A ona pragnie dalej. Przemek ją ochrzcił. Potem staliśmy przy samochodzie, a ona wsadziła tego dzieciaka do nosidełka, do samochodu i dalej taka mokra stała z nami i rozmawiała. Potem się troszkę przykryła kocą. Pragnęła. Amen. Bardzo pragnęła doświadczyć wczoraj chrztu. Napisała mi potem SMS-a, że dziękuję wam. Czuję, że jakieś demony ode mnie odpadły. Jeszcze nie wiem, które, ale coś ode mnie odpadło. Tak było, jest i będzie z ludźmi, którzy pragną. Amen. Duch Święty przypomniał mi pewną historię, którą zawsze opowiadam jako anegdotę, tak trochę dla żartu. Jak 3 lata temu byliśmy pierwszy raz w Kenii, byliśmy z Agatą i z Basią. I to był jedyny raz, który jedliśmy w tak zwanej restauracji. Ja tam zamówiłem mięso, kozę i nie byłem w stanie jej przeżuć. Nie byłem w stanie jej przeżuć i nie byłem w stanie jej zjeść. I opowiadałem to do tej pory na takiej zasadzie, że oni nie potrafią gotować, że to taka śmieszna historia, że zęby mnie bolały przez 3 dni. Ale Duch Święty mówi do mnie, że dzisiaj często ludzie szukają papki. Papki. I się przyzwyczailiśmy do tego. Duchowe termomiksy. Samojeżdżące odkurzacze. Że to takie jest to życie z Bogiem. Taka papka, wygodna, prosta. Wiecie, od jakiegoś czasu mam fazę, wróciłem do muzyki lat 80. i 90. Wiecie, co mi się rzuca w oczy? Ona ma treść. Amen. Ona ma jakąś głębię.
Tam nawet jak ludzie byli nieszczęśliwi, mieli jakąś depresję, to było głębokie. Oni stawiali jakieś pytania. Coś było. Coś było. Dzisiaj wszystko jest płytkie. Płyciutkie. Chodzi o to, żeby było dobrze. Żeby była papka. Żeby przejść. Żeby się nie ubrudzić, nie narobić. Ale czasem będziesz musiał przeżuć kęs. Będziesz go musiał przeżuć. Przeżuć. I to może oznaczać wysiłek. I ten wysiłek to nie jest brak sukcesu. To wszystko zostało, wiecie, wykręcone, że papka jest sukcesem. Że jak masz papkę, to jesteś szczęśliwy, masz papkę. Nie używamy pewnych funkcji, szukając papki. Nie używamy ich. Nie o to chodzi. Otrzeźwiło mnie to dzisiaj. Otrzeźwiło mnie to, że przez 3 lata źle na to patrzyłem. Amen. Amen. To są bardzo ważne rzeczy. W dzisiejszych czasach to właśnie taką twarz Boga musimy pokazywać ludziom. Taką twarz Boga. Czy wy się kiedyś spotkaliście z tym, czy wam ktoś to powiedział, czy nie? Może gdzieś przeczytaliście, nie wiem. Że za miłość się płaci. To kosztuje. To kosztuje. To jest nieprawda, że to nie kosztuje. Czasem dwoje ludzi się spotyka i twierdzą, że się zakochują w sobie i myślą, że to nie będzie nic ich kosztować. To jest nieprawda. W ogóle to nieprawda. Albo dzieci chcą ludzie mieć. Dziecko. O, będę miał dziecko, będę kochał dziecko. To kosztuje. Każda miłość prawdziwa kosztuje. Za to się płaci. Rozumiesz? Płaci się. Jak ktoś nie chce płacić, to nie będzie miał tego. Ludzie mówią, Boża miłość jest za darmo. Za darmo był tylko jeden aspekt tej miłości. To, że umarł za nasze grzechy. Rozumiecie mnie? To kosztuje. To kosztuje. Dzisiejszy świat nie chce płacić ceny za to. Chcą poznawać Boga, nie modląc się, nie siedząc w Jego Słowie. Z Tobą musi być inaczej. Jesteś człowiekiem, z którego ma emanować Synostwo Boże.
Nieważne, czy będziesz, wiesz, czasem będziesz głosił Ewangelię, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych, wypędzał demony. Czasami tak będzie. Ale Synem Bożym będziesz zawsze, jeśli będziesz się poruszał w Bożej miłości. Będziesz zawsze Synem Bożym. I będzie to się manifestować. Ale chciej za to płacić. Ludziom coś nie wychodzi i potem mówią, o przecież Boże, to miało być inaczej. No chciałeś miłości, chciałeś głęboko, to zapłać za to. Ja płacę 21 lat tą cenę. Cały czas. Cały czas. Jeden mój przyjaciel, jak postanowił zostać biznesmenem, ale zorientował się, że niewiele wie o biznesie, to poszedł do szkoły i zapłacił za nią 60 tysięcy złotych. Bo wiecie, co chciał zrobić? Nauczyć się, jak robić biznes. Ile jesteś w stanie zapłacić za miłość? Ile wyłożysz? Ile swojego zaangażowania wyłożysz? Ile? Ile czasu oddasz? Pomyśl o tym. Ile będziesz się modlił, żeby się dokopać? Ile będziesz studiował Słowo Boże? Czytasz czasem Pismo Święte może? Czasem? To nie chodzi ci o miłość, jak czytasz czasem. To nie o miłość ci chodzi, bo nie, ciebie nie interesuje tamto. Chcesz dostać coś z powietrza. To jest tak samo jak w relacjach małżeńskich. Chcesz coś dostać. Wiesz, co robi miłość? Ona planuje dobrobyt drugiego człowieka. Planuje. Jak zrobić dobrze drugiemu człowiekowi? Jak to zrobić? Takie jest coś w głowie Boga. On oczekuje jakiejś odpowiedzi. Powiedz dzisiaj Bogu, że będziesz odpowiadał na tą miłość. Zacznij od siebie. Ci z was, którzy dziś tu wyszli, którzy nie czujecie się kochani, jeszcze raz twierdzę, to nie chodzi o informację teologiczną. Czy czujesz to w swoich emocjach? Czy czujesz się emocjonalnie kochany? Emocjonalnie. Wstajesz rano i czujesz się kochany. Czujesz, że Bóg cię pragnie. Jak nie czujesz, że Bóg cię pragnie, to nie czujesz się kochany, to masz teologię tylko w głowie. Jak nie czujesz się bezpiecznie, to nie czujesz się kochany. Jak nie czujesz, że się rozwijasz, to nie czujesz się kochany. Jak nie czujesz stymulacji od Boga, to nie czujesz się kochany. Po prostu. Ty wiesz,
że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ty to wiesz. Czy czujesz się kochany? Osoba, która się czuje kochana, zaczyna naprawdę mieć otwarty umysł na szerzenie Królestwa Bożego. Amen. Po prostu ma jasny obraz tego Królestwa. Widzi to. Bo czuje się kochany. Rzucam was w wyzwanie. Idźcie przed Boga i wyjdźcie z waszych komór. Albo ze świadomością, że czujecie się kochani, albo że nie czujecie się kochani. I bądźcie w tym cholernie szczerzy. Idźcie do swoich komór i wyjdźcie z nich, albo z tym, albo z tym. Z białym, albo z czarnym. Jak wyjdziecie z tym, że nie czujecie się kochani, to powiedzcie: Boże, ja mam robotę do wykonania, bo ja się nie czuję kochany. Robię różne rzeczy. Nawet namaszczenie jest na mnie. Można być bardzo namaszczonym człowiekiem i bardzo nie czuć się kochanym. Bardzo. Tak może być. I co z tego, że cały świat pozyskasz, jak na duszy swojej stratę poniesiesz? Hapata serela remene. Idź do swojej komory i wyjdź z czymś, z czarnym albo z białym. Chodzi nam o rozwój, rozumiecie? I o to, żeby ten świat widział w nas synów i córki Boże. O to chodzi. I nie udawaj tam nic. Halleluja. Usiądźcie proszę.